des amours. Rappelle-toi puisque c'est ton tour. Padły słowa siwe włosy. No, mam takie całe. Jak ktoś mówi za moich czasów, to przepraszam cię bardzo. Za moich czasów to może mówić Kopernik. On żył w tych czasach, jego czasy minęły i to było za jego czasów. Jakich ze? Moje czasy są teraz, tu. Ja siedzę z tobą, to są moje czasy. Porque só tem que ser um. Tem homem gordo, homem baixo, homem gordo, homem grato, safado, careca, cabeludo, viado, ousado, tem muito. Smarujcie masłem, kładźcie sobie kiełbasę. Pyszna ta kiełbaska. Musimy przestać szukać na zewnątrz. Trzeba szukać wewnątrz. Dla mnie piękno to jest uśmiech. To jest to, co masz w oczach, jak na mnie patrzysz. To jest piękno. A to na siebie to jest właśnie mówię. Jak jesteś sam, to ta odpowiedzialność, że nie boisz się niczego. Nikt ci nie zwrócił, nikt nie będzie na ciebie krzyczał. Z tym krzyczeniem to tak właśnie w życiu było. Teraz że tata krzyczy, że nauczyciele krzyczą, mąż krzyczy, dzieci chcą to czy tamto. I człowiek jest zawsze taki zahukany trochę. I teraz nikt nie krzyczy. Teraz nikt nie krzyczy, tak, żebyś wiedziała. Prowadziłam się. Dziewczynki, cytrynkę chcecie do herbatki? Ja poproszę bardzo. Z racji również mojego wieku, jakiegoś doświadczenia, jakichś moich przemyśleń i z tego, że po prostu siebie samą polubiłam. Teraz jestem pewna siebie i dlatego, że siebie polubiłam, co jest dla mnie najważniejsze, w sobie pewność siebie wypracowałam poprzez różne właśnie przemyślenia, poprzez to, że odważyłam się, przełamałam mnóstwo barier swoich własnych, przełamałam. I przez to zaczęłam zupełnie inaczej postrzegać cały świat. Bo przecież cały świat to siedzi w moich myślach, w mojej głowie. Ale to mi dużo czasu zajęło, żeby to zrozumieć. No zobacz, jak pięknie, już pełno. Jeszcze do kawy będzie. Wow. A Wika skąd to wzięła? Pojechała do sąsiadów i tak? Tak. Zrobiła siarę na wiosce. Tak. Duszę mam piękną. Will do, boss. Yes. Of course. No problem. Cud dam banana jeszcze może. Ile ty masz, ty zjesz? To jest 7. 7, 2, 5, 7. Dobrze, ja też wezmę. A dostaniesz 8. 8. Jedno od serca. O, dobrze. Że w człowieku, wiesz, zanika taka kobiecość. Chyba musisz walczyć. Całe życie walczysz, no. Ja uważam, że my jesteśmy tak nauczeni, że po prostu jest to przekazywane nam rodzice tacy byli i nie można było się za bardzo z tego odsunąć, bo to było źle. To jak ja bym się w takiej bikini, to zaraz by powiedzieli, o dziewczynka, lekkich obyczajów, ona się pokazuje, goliznę, chłopaków naciąga. Takie pruderyjne jesteśmy społeczeństwo. No i nie takie rzeczy robimy i nikt na to nie zwraca. A tu się pokaże golizna i wielkie co. No w sumie tam. No jestem, no mam 70 lat, nie mogę wyglądać na 20. No ludzie kochani, no.
Ja uważam, że starość też może być piękna i będę się tak starzała, jak mi los każe. Będę miała zmarszczki, mam zmarszczki i nie będę tak szalała. W ogóle... Ja myślę, że starością w ogóle fajne by było, to futro by tak odbiło też... Strukturą... No nie wiem. Tak, to w ogóle to tło trzeba by było zmienić. Wszystko powywalałam. Co mi na stare lata taki szlaf go powywalałam. No, a ja potem przychodzę do Lopeksy i kupuję. No właśnie, ja tak sobie pomyślałam, że można było, no. No, właśnie, bo ja lubię takie rzeczy. Godzina 6 rano. 6 rano. Przepraszam. Spokojnie, chłopaki, zdążycie. Moje dziecko, gdzie masz serwer? Pana? Na pewno? Na pewno. Adam, ja mam nasz. Cześć, kochana. Prawdziwa dobra żona. Muszę wam się przyznać, że właśnie bardzo niedawno skończyłam 70 lat i należę już do elitarnego grona 70+. A najbardziej pewna siebie to się czuję teraz. Na pewno teraz jestem najbardziej pewna, mam swoje zdanie, nie dam się łatwo tak zmanipulować, że czegoś nie wolno albo nie wypada. No nikt mi niczego nie zabroni, że pewne zasady są ustalane przez ludzi. Akceptuję się, no co mam się nie akceptować? Ja jeszcze siebie, to jak ja siebie nie będę akceptować, to kto ma mnie akceptować? Ja nie mam się podobać komuś. Ja mam się ze sobą czuć najlepiej i ja to w pełni akceptuję. Bo tam nawet zadałaś takie pytanie, co radzić jakby młodym ludziom, młodym kobietom. To, że muszą właśnie zaakceptować siebie, że to one dla siebie muszą być najważniejsze, bo to ze sobą w różnych rolach życia żyją. Ze sobą. Są dzieckiem, są sobą, są kobietą, starszą panią są sobą, są kochanką, są sobą i one muszą to wszystko akceptować, bo jak nie, no to kit. Jak ty mówisz o sobie i myślisz o sobie, tak cię świat odbiera. No właśnie, nie wiem. Jest pięknie. Jeden uśmiech, jedna minka, już każdy z was. Najtwardszy głaz od razu, grzeczny, serdeczny jest dla każdej z nas. Słaba płeć, a jednak najsilniejsza. Słaba płeć, a jednak najmocniejsza. Wdzięk, szyk, harm, styl, nasza broń to seksapil.